Cześć Gobliny, witajcie w Inktoberze 14. Dzisiejszy temat to Furs, czyli dziki. Z dzikością kojarzą mi się wszelkie postaci związane z fantasy i z grami RPG, które są na przykład szamanami. Więc chciałam narysować właśnie szamana, tudzież szamankę z niezbędnymi akcesoriami, z jakimiś plemiennymi tatuażami, czy coś w tym rodzaju. Cóż, efekt jaki uzyskałam nie jest szczególnie zadowalający. Myślę, że po pierwsze dlatego, że tym razem użyłam techniki z tuszem. Natomiast chciałam uzyskać tym tuszem walor w skali szarości i rozwadniałam go pędzelkiem na wodę, przy czym nie jestem jeszcze najlepsza właśnie w tej technice. Myślę, że to wszystko razem wzięte sprawiło, że ten rysunek nie do końca mi się podoba. Chociaż anatomia nie jest całkiem zła. No nie wiem, jakoś po prostu nieszczególnie ten rysunek do mnie przemawia. Mam nadzieję, że podczas innych Inktoberów będzie lepiej. I tak, dalej staram się nadrobić te 10 dni, które jestem do tyłu, czy nawet więcej. Mam nadzieję, że mi się to uda, pomimo tego, że dzisiaj to już jest chyba z 26. Także trzymajcie za mnie mocno kciuki, to będzie mi bardzo, bardzo potrzebne.